Hejo, witajcie ludziska, z tej strony Brawly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Kontynuuję naszą rozgrywkę, moi drodzy, i w tym odcinku razem z naszym bratem tarczownikiem, czyli ze Wilkasem, rozwalimy wszystkich członków Stalowej Ręki w pewnej miejscówce oczywiście, do której mamy się udać, wszystko mamy zaznaczone na mapie. Tylko zanim ja się tam udam, to chciałbym na początku sobie ulepszyć naszą zbroję, wilczą zbroję, którą mamy aktualnie na sobie. W tym celu będziemy musieli poczekać, aż pojawi się tutaj ta kobitka z Amazonki, która nam sprzeda surowce właśnie potrzebne do ulepszenia tego pancerza. No dalej, idź. O, teraz będzie... No, fuck, goddammit. Trzeba nie od ciebie niczego kupić. Może trzeba jeszcze godzinkę poczekać, co? O, chyba tak. Na to wygląda. Dobra, kupujemy sobie teraz stalowe sztabki. Sztabka stali. Tak, kupimy sobie 4 sztuki. Dobra. I sztabka krasnoludzkiego korundu. Nie, to nie tu. Co tutaj było potrzebne do ulepszenia, do ulepszania krasnoludzkich itemów? Sztabka korundu? Czy nie? Kupię jedną, tak na wszelki wypadek. Może tam wyżej to będzie ten przedmiot, który jest nam niby potrzebny. Krasnoludzki sztylet letargu. Kurde, ona jakoś nie jest wyekwipowana w te sztabki. Myślę, że będzie tego znacznie więcej. Ale okej, przynajmniej ulepszymy sobie część naszego pancerza. O, możemy sobie kule ulepszyć nawet hełm, okej. Aha, sztabka korundu jest nam potrzebna do ulepszania hełmu. Dobra. A tutaj, o, tu też sztabka korundu. Aha. Okej. No i co? I tworzy... Aha, dobra, czekajcie, ludziska. Musimy tutaj po kolei tworzyć. O tak. O, tu już sztabka stali jest nam potrzebna, jak widzicie. I wilcze buty. I stwórz. Okej, mamy ulepszoną zbroję. Więc w tym celu... W ogóle co jest nam potrzebne? Czekajcie, do ulepszenia łuku. Elfi łuk. Rafinowy księżycowy kamień. Dobra, tego raczej tutaj od tej kobiety nie kupię. Także lecimy, moi drodzy, do... właśnie do... cienistego schronienia. Tam właśnie będziemy mieli do czynienia z tymi... właśnie członkami Srebrnej Ręki. Dobra, czekajcie, którędy teraz? O, tu my jesteśmy blisko. Aha, dobra, tu już jest ten fort zabójczy. Tak widzicie, jak widzicie, my już tutaj byliśmy wcześniej. No i jak widzicie, bandyci się tutaj znowuż odrodzili. Znowuż będziemy musieli ich zabić, niestety. Dobra, musiałem na chwilkę się wyciszyć, wybaczcie za to. Oczywiście tego fortu już... Gdzie tutaj byłem, czy nie? Cholera tej, nie przypominam sobie nawet. Tego wejścia sobie nie przypominam, takiego gigantycznego. Holy moly. Co tu jeszcze mnie atakuje? O, tutaj bandyta. Jebudu. O, tutaj Wilkas już leci, zabija, już tutaj tym macha mieczorem. O, on go zabije. Dobra, droga wolna chyba. Ale ja tą miejscówkę mam odkrytą, więc kurde, czemu ja sobie nie przypominam tej miejscówki? To jest trochę dziwne. Czy mogę wejść tam na górę, zobaczyć co ten bandyta miał? Mogę, niby. Tutaj go zabiliśmy. Złoto, srebrny wielki miecz. I żelazny strzał. O nie, on fajnie wygląda, ten miecz w ogóle zajebiście wygląda. Szkoda, że nie jest jednoręczny, no w sumie nawet jakby był jednoręczny, to i tak bym go nawet nie wziął. Kopalnie fortu zabójczy mod. Ej, mnie tutaj nie było, cholera, mam jakiś klucz. Nawet nie wiem, gdzie go zdobyłem, no kurde, ten bandyta nie miał tego klucza. Ciekawe. Chyba pierwszy raz jestem w tej miejscówce, także jest to dla mnie nowość. Moi drodzy. Jeny, nie zauważyłem tego gnoja. Tam biegną do mnie kolejni. Zapraszam. O. Dobra, załatwię tam tego bandziora. On powinien na strzała padnie. O, tak.
I teraz w którym? Czekajcie, tutaj niczego nie ma. Być może tutaj znajdziemy tą sztabkę, która jest nam potrzebna do ulepszenia łuku. Byłoby naprawdę kites, majonez. Ruda żelaza, a weźmiemy. A, nawet trafić nie mogę tego gnoja. No nie, czemu mi go załatwiłeś? On był mój. Ty złodzieju. Ale okej, okay, wybaczam. Co to jest? Mamy tutaj chyba... To jest jakiś topór wojenny. Ha. Ale go nie chcę. Nie jest mi potrzebny. Mam lepszą broń. To jest zresztą... A jak to wygląda? Poczekajcie, bo... ciekawość jest oczywiście silniejsza. Aha, okej. Okay. Całkiem fajnie to wygląda, ale i tak. Wyrzucimy to. Mamy lepszą broń, jeżeli chodzi o broń jednoręczną. Także nie potrzebujemy tego czegoś. Mikstura, a właśnie, miałem sobie kupić mikstury, ja zapomniałem całkiem o tym. Bo w poprzednim odcinku właśnie narzekałem, że nie mam żadnych mikstur, a miałem kupić, kurde, fuck. O, zajebisty toporek, bardzo fajny, tylko że on jest chyba dwuręczny, no to wygląda tak, on jest taki duży, zobaczcie. Zajebisty, naprawdę, bardzo fajny. Ale nie potrzebuję go. Ciężkie pancerze wzrosły do 42, świetnie, skórzany hełm, tego nie potrzebuję. Sprawdzamy do tych... A, dobra, skrzynki nie mogę. Żyła rudy żelaza. Kurde, nie chcę tego, nie potrzebuję żelaza. Ja pierniczę, potrzebuję sztabkę rafinowej... jak? Poczekajcie, nawet nie pamiętam. Sztabkę rafinowego czegoś tam, już nie pamiętam nawet. A teraz nie wiem jak sprawdzić, czego ja potrzebuję do ulepszenia mojego łuku. Tu niczego niestety nie ma, także... Możemy sobie wyjść. Z tego co widzimy, ta cała kopalnia była strasznie biedna. Oczywiście poza sztabką żelaza nie znajdziemy tutaj absolutnie niczego. Także wychodzimy stąd. Lecimy prosto do fortu. Cieniste schronienie, czy ciemne schronienie? Chodzi oczywiście o tą miejscówkę, gdzie są ci bandyci, członkowie stalowej ręki. Dobra, musimy się napić, wybaczcie. Czyli gdzieś w tamtym kierunku. Ja sam ten miły łuczek, aby szybciej tutaj się poruszać. Wilka za mną biega, okej. Okay. Tam widzę, mamy kolejny fort. Kurde, sporo tych fortów tutaj jest, ale i tak tych miejscówek ogólnie. Do zwiedzenia. Było zdecydowanie więcej w The Elder Scrollsach 4, czyli w Oblivionie. Jeszcze z dodatkiem, to już w ogóle. Tam co chwilę, na każdym kroku mieliśmy jakieś dungeony. I to było naprawdę świetne. Ale i tak się lepiej czułem. Jeżeli chodzi o Skyrim i Obliviona, to lepiej się oczywiście czułem przy Oblivionie. Taki ładniejszy, lepszy klimacik był. Kolejna żyła rudy żelaza. Już powoli... tutaj jest właśnie ta twierdza, w której musimy, do której musimy się udać. Mam nadzieję. Otóż mamy jednego pierwszego członka stalowej ręki. O, który padł na strzała. Dobra. Ładnie się wydupił. Bierzemy wszystko i ruszamy do środka. Cieniste schronienie. Być może uda nam się wbić kolejny poziom. Oby ta miejscówka nie była wielka, bo nienawidzę chodzić po takich właśnie lochach. Oj, przepraszam cię, Wilkas, nie chciałem, jeszcze kryt wszedł, nie? Oj, ale nieszczęście. Ta stalowa, znaczy srebrna ręka jest już naprawdę cholernie wytrzymała. No, kuźwa, ginie! Zostaw mi ją! No nie, chciałem ją zabić, ale okej. Wyprzedziłeś mnie, mój przyjacielu. Oczywiście postrzelamy sobie z łuku. Jako, że tutaj target będzie zbierać nasz Wilkas, ci bandyci
nie będą przybiegać do mnie, czyli tylko do Wilkasa, więc możemy sobie spokojnie strzelać z tego zuku, bez obaw, że ktoś nas zaatakuje. Czy wbiegł kolejny poziom, moi drodzy? No, niezniszczoną książkę zabrałem. A, dobra. Później ją wyrzucę. Teraz mi się nie chce wchodzić do ekwipunku. Dobra. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Ja tutaj oczekuję, i to bardzo oczekuję, miksturek zdrowia. O, właśnie tutaj. Takich miksturek, albo uzdrawiających, czyli troszkę słabszych. Ponieważ żadnych mikstur nie mam, a zapomniałem kuźwa kupić, gdy byłem w Białej Grani. Dlatego właśnie takich miksturek potrzebuję. O kurde, strasznie to wytrzymał jest ten kurewiak. Uczyli co jest, kolejny poziom, moi drodzy. Chyba, ej, nie wbiłem jeszcze. Bez jaj. No tak, nie wbiłem jeszcze kolejnego poziomu, kuźwa. Ale nie fart. Jeszcze jeden tutaj punkcik. Matka ogników. I tak nigdy tych książek nie czytałem, więc nawet nie chcę tutaj tego czytać. Ja tylko czytam to, znaczy zerkam z nadzieją, że wzrośnie mi tutaj umiejętność, aby wbić kolejny poziom. Dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. Kuźwa, ta lokacja przypomina mi jakiś pieprzony labirynt. Pełno przejść, nie wiadomo w którym kierunku iść. Oh, goddammit. Okej, okay, zamek otwarty. Pochodnia, skórzane buty, złoto tylko weźmiemy. Mogę tutaj coś przeczytać? Kuźnia mod i kowadło, a tam jest zniszczona książka, której niestety nie przeczytamy. Kolejne drewniane drzwi. Za takimi właśnie drzwiami, jak widzicie, drzwi, które są po prostu zamknięte na czeladnika, albo ogólnie są zamknięte na jakiś trudny zamek, to wiecie, że za tym będzie tylko malutkie pomieszczenie z jakimiś fajnymi rzeczami. Więc oczywiście warto to zawsze otworzyć i sprawdzić, co się tam znajduje. Kurde. Okej, udało się. Tak jak mówiłem, mały pokoik, ale tutaj mamy niespodziankę w postaci srebrnej ręki. Ale czy będą te fajne itemy? Sztabka stali, o to weźmiemy, przydać do ulepszania naszego ekwipunku. Mikstura uzdrawiająca. Oj, chyba się zawiodę. Tutaj w sumie niczego ciekawego nie ma. No niestety tylko wytrychy. A, szkoda. I żelazne strzały. Nawet nie wiem, po co ja te żelazne strzały zbieram. Korzystam ze stalowych, ale okej. Już z przyzwyczajenia, wiecie? O, tu już jest wytrzymały kurewiak. Oj, oj, oj. Nie! Aha, myślałem, że Wilkas już pada. Ojeny. Dobra, świetnie. Gińcie, sukinkoty. O, już pada niestety Wilkas. On oczywiście nie zginie, tylko będzie nieprzytomny. On wstanie. Wilkasa się nie da zabić. Na całe szczęście. Stalowe strzały, super. Tak, 14. O! Fajny łuczek, tylko że niestety jest słaby. Ale zajebiście wygląda, przynajmniej na obrazku. Oczywiście jest to łuk z modyfikacji, bądź też z... nie, no to jest łuk z modyfikacji. Zdecydowanie. Sztabka srebra, bierzemy oczywiście wszystko, co tylko możemy wziąć. Oczywiście wszystko, co będzie nam potrzebne. Tu już niczego nie ma. Tu była skrzynka chyba gdzieś, co? Czy nie? Jednak nie. Tak, okej. Lećmy dalej, moi drodzy. Tutaj znajduje się niby... O, tu jest skrzynka, ale ja ją przeszukałem. Dobra. Cienista piwnica, sobie zapiszę grę, bo tutaj na pewno dojdzie do jakiejś poważnej konfrontacji.
Czy to będzie tutaj ta walka już? A z tego co widzę, ta cienista piwnica jest dosyć duża. Jak ta piwnica ogólnie. Czy ja tutaj kogoś słyszałem? O jeny, ten wilk jest naprawdę, te damage ma gigantyczne. Co za typek. Jednym strzałem powalił tego typa, ale w sumie i tak zabrałem większą część, także nie ma się czemu w sumie dziwić. Dobra, lecimy dalej. Uuuu! O nie, tu jeszcze dalszą część lokacji jakąś mamy, ja pierdzielę. Tutaj mamy jakiś inny obszar, zaraz tam wejdziemy, zerkniemy tylko co się znajduje w tym pokoju. Jest, ludziska, kolejny poziom, świetnie! 16, zaraz punkty rozdamy, albo teraz. Damy sobie, moi ludzie, w magię. Bo pierścienia już nie mam niestety, bo pamiętacie, poprzednio miałem pierścień, który dodał mi 20 punktów magii, ale zmieniłem go na pierścień zdrowia, który daje mi 30 punktów właśnie do zdrowia. Ale to sobie rozdamy. Ciężki pancerz. Blokowanie. Broń jednoręczna. Łucznictwo, a może byśmy sobie dali w... rozdali punkt w zniszczenie może, co? Albo chrzanić, to damy sobie w ciężki pancerz, damy sobie w dopasowane blachy. Dzięki temu niby wzrośnie nam umiejętność. Tak, wzrosło nam, jak widzicie, wzrosły nam premię, bo mamy pełny ciężki pancerz na sobie. Jak na przykład zdejmiemy sobie buty, znaczy hełm, albo jakąkolwiek ciężki pancerza, to oczywiście premia nam maleje. Musimy mieć cały ciężki pancerz i teraz wytrzymałość jest większa. Na całe szczęście. Kurde, jeszcze nie dostał. Pięknie. Niektórzy właśnie członkowie tej grupy są, niektórzy są silniejsi, niektórzy nie i nie wiadomo od czego to zależy. Bo z bandytami to oczywiście wiemy, bo mamy herszta bandytów, mamy bandytę Outlawa, Tuga. No i oczywiście wiemy, który bandyta jest silniejszy, a który nie. Patrzcie jaki bóg, co on zrobił, wyszedł jebany. Nawet drzwi nie otworzyłem. O, shit. To było dobre. To było bardzo dobre. Ten wilkołak raczej nam niczego tutaj nie zrobi krzywdy. Dobra. O, już chyba się powoli zbliżamy. Tak, powolutku już się zbliżamy do kolejnej chyba lokacji. O, i kolejny wytrzymały członek stalowej srebrnej ręki. Czy ja mówię stalowa ręka na to? Ja pierdolę, to jest srebrna ręka, a nie stalowa. A, i chciał się wyleczyć, widzieliście, skubańca? Nie ma tak dobrze. Tylko dzisiaj ten łucznik ukrył, on jest za tym kominkiem chyba, tak. No ładnie tutaj w ciry dostaje. Ostatni stalowy, no nie, już mi się stalowe strzały skończyły. Będę musiał kupić, albo chyba zrobić, nie wiem czy w Skyrimie można tworzyć strzały, już w sumie nie pamiętam. Chyba nie, ale można, wiem, że strzały można ulepszać na kowadle. I właśnie, znaczy na osełkach. I miałem to zrobić, tylko że zapomniałem jak zwykle. Tak samo miałem kupić sobie mikstury życia, o których też oczywiście zapomniałem.